Przesądy, czyli w co ludzie nadal wierzą koty. W starożytnym Egipcie za zabicie kota, czy to umyślnie, czy też nie, groziła kara śmierci. Podczas pożaru ludzie bardziej martwili się o kota, aniżeli o swój dobytek. Gdy kot zginął w płomieniach, właściciele domu go opłakiwali. A gdy zmarł śmiercią naturalną, wtedy to golili sobie brwi. Koty w Europie były wręcz tradycyjnie kojarzone z czarną magią. Pojawiały się w ludowych opowieściach. Wierzono, że czarny kot jest tak naprawdę samą wiedźmą, która to przybiera jego postać. Ten silny związek z magią i nadnaturalnymi siłami częściowo można tłumaczyć, dlaczego w przeszłości wierzono również w uzdrawiającą moc kotów. W ludowej medycynie czarny kot pojawiał się bardzo często. Pocieranie jego ogonem o oko było tradycyjnym lekarstwem na jęczmień śpicie kociej krwi miało ogólnie poprawić zdrowie. Wśród innych nieco bardziej makabrycznych receptur znajdują się tu między innymi sos z potrawki przyrządzonej z czarnego kota, który to leczyć miał suchoty oraz spalona i sproszkowana kocia głowa, mająca poprawiać wzrok. W dzisiejszych czasach ludzie wierzą, że kot przebiegający czarną drogę wróży nieszczęście i należy splunąć przez lewe ramię lub skrzyżować palec wskazujący z serdecznym, a najlepiej zatrzymać się i poczekać aż ktoś inny przed nie drogę. Koty potrafią przewidywać pogodę. Na przykład w Małopolsce kot wylegujący się na podłodze przewiduje upał, a jeśli wyloguje się na krześle, to wtedy możemy spodziewać się ochłodzenia. Zdarza się także, że gdy kot zjada trawę lub myje się, to wtedy będziemy mieć deszcz lub przyjdą goście. W Polsce koty występują w przesądach urodzinowych i weselnych jako zła czarownica, która może narobić wiele szkód dziecku i położnicy. Kaszubi nie wpuszczają kota do domu, gdzie odbywał się poród lub gdzie jest nieochrzczone dziecko. Po Ponadto powszechnie wiadomo, że koty wysysają życie, ze śpiących niemowląt zjadają trupy, rozszarpują gardła śpiącym właścicielom. Gdy ma się w domu niemowlaka, zwłaszcza dziewczynkę oraz koty, to wtedy skazuje się takie dziecko na bezpłodność w przyszłości. Na Mazurach niezaproszeni na wesele sąsiedzi mogą się zemścić w ten sposób, że puszczą pod nogi pary młodej idącej do kościoła dwa koty związane ogonami. W ten sposób prowadzą na młodych nieporozumienie i kłótnie. Kolejny zwyczaj na Narodził się w XVIII wieku, gdy to ludzie myśleli, że wkładanie palca do ucha kota spowoduje przeniesienie choroby z człowieka na kota. Ponadto w epoce wiktoriańskiej dorośli leczyli swoje dzieci, kładając pukle ich włosów do pożywienia kota lub psa. Miało to wówczas spowodować, że choroba przeniesie się na zwierzę. Zapraszam do sprawdzenia poprzedniego odcinka o przesądach, który to znajduje się tutaj, a także do komentowania, oceniania, subskrybowania kanału. Ponadto, jeżeli masz jakiś pomysł na nowy odcinek, daj mi znać w komentarzu, jeżeli to nie problem, wrzuć na swojego facebooka link do filmiku. Dziękuję, na razie, cześć.